Sandra, mniej więcej rok temu rozmawiałyśmy na temat Twojego ślubu. Opowiadałaś, ile planujecie na niego wydać, kto się na nim pojawi. No i w życiu, jak to w życiu, różnie bywa. Teraz jesteś już na troszeczkę innym etapie. Ślubu nie było, rozstaliście się, ale rozumiem, że jesteś szczęśliwie zakochana. Tak, jestem zakochana ponownie i myślę, że teraz jestem zakochana naprawdę. Myślę, że wcześniej to nie było do końca prawdziwa miłość, bardziej byłam zakochana w pomyśle, w tej idei, że będę żoną, że będę miała ślub i coś staram się stworzyć, coś idealnego z czegoś, co nie było idealne. Więc dzięki Bogu, że tego ślubu nie było, bo byłby rozwód. No ale w ogóle macie jeszcze ze sobą kontakt, ty i Cedric? Wiesz co, ludzie czasami rozstają się w zgodzie i decydują, że nie chcą ze sobą już być. Niestety człowiek, który był ode mnie o 16 lat starszy, nie potrafił tego powiedzieć i poinformował mnie przez social media, że już ma inną, więc tu nie ma zgody i nie będziemy ze sobą rozmawiać. Ja mam dobre kontakty ze swoimi byłymi partnerami, ale rozstaliśmy się w zgodzie. Ja myślę, że z tym człowiekiem po prostu nigdy nie będę w zgodzie, nie będziemy przyjaciółmi. Ale powiem Ci szczerze, że jak tak słucham tego, co mówisz, to jest po prostu przykre, no bo Wy nie byliście taką pierwszą, lepszą parą, Wy byliście zaręczeni. To już coś znaczy. Tak, dokładnie. I dla mnie to był taki sam wielki szok i to, co ja przeżyłam, sobie ludzie nawet nie wyobrażają. Ja przez 2 miesiące nie pozwalałam do nikogo do siebie dopuścić, rozmawiać, nie wychodziłam, nie chciałam w ogóle na ten temat rozmawiać. On mnie zniszczył psychicznie, ale no, dzięki Bogu zrobił to tak, w taki sposób, bo myślę, że nie odeszłabym od niego, gdyby nie zrobił to w tak drastyczny sposób. Nasz związek nie był idealny, bardzo dużo się kłóciliśmy, ale no, czekałam na odrobinę szacunku, żeby mi powiedzieć wprost, że ma kogoś innego, ale dowiedziałam się przez Instagram niestety. No tak, jego obecna partnerka jest dość popularna w sieci. Wali ze sobą też. Już nie są. Byli zaręczeni już. Chyba żartujesz, jeszcze chyba 3 dni temu w ogóle patrzyłam na Instagram. O matko. No, karma wraca. Ale to poczekaj, to ty śledzisz jego profil, czy jakoś tak się dowiedziałaś? To nie to, że śledzę, ale piszą ludzie, magazyny w Stanach piszą artykuły i moje imię jest nadal używane w tym całym nonsensie. Że zerwali, która ona zniszczyła związek mój, to wróciło do niej karma i nadal moje imię jest wykorzystywane, więc po prostu ciężko tego nie było zauważyć albo przeczytać. Sandra, no ale najważniejsze jest to, że ty stanęłaś na nogi, że wyglądasz pięknie, że jesteś zakochana, no i tak jak sama wspomniałaś, karma wróciła, no i miejmy nadzieję, że da to jakąś nauczkę pani, która rozbiła wasz związek. Ludzie, uważajcie, bo karma naprawdę wraca.